W związku z tymi sformułowaniami, które dzisiaj padły z ust Mariusza Błaszczaka i Adama Hoffmana odnośnie Wałbrzycha, musimy się do tego ustosunkować. Bardzo przepraszamy, bowiem chcieliśmy, aby ta kampania miała charakter merytoryczny. Dzisiaj zaprezentowaliśmy nasze wstępne działania, które będziemy w najbliższych dniach i tygodniach podejmowali, ale widać, że PiS w sposób merytoryczny nie umie funkcjonować, w związku z czym przepuszczam bezpardonowy atak, nie bacząc całkowicie na to, że również są w dużej mierze odpowiedzialni za sytuację, która jest w Wałbrzychu. To jest komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z zeszłego roku. Lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do powiatu wałbrzyskiego. Zwracam uwagę na nazwisko pierwsze, pan Romuald Henryk Krzeszewski, kandydat Rady Powiatu Wałbrzyskiego, zarejestrowany. Pan Romuald Krzeszewski jest pracownikiem, czy był pracownikiem MPK i jest podejrzany, a to podejrzenie jest więcej niż uprawdopodobnione, o wyprowadzenie ze spółki MPK ponad 60 tysięcy złotych. Kiedy ten proceder został odkryty przez nowego prezesa MPK, którego ustanowił komisarz zarządzający Wałbrzychem z rekomendacji pana premiera. Proszę o następny slajd. Natychmiast ten proces został zgłoszony 15 lipca, piątek po południu, doniesienie do prokuratury przez obecnego prezesa MPK w związku z wyprowadzeniem z firmy ponad 60 tysięcy złotych przez Romualda Krzeszewskiego. Piątek po południu. Poniedziałek rano. Telefon od pani poseł. Anna Zalewska, jest to pani poseł PiS z Wałbrzycha, do prezesa MPK w sprawie pana Romualda Krzeszewskiego. Zadziwia tempo, ale jeszcze bardziej zadziwia niepokój, jaki pani poseł Zalewska ma w związku z usunięciem z pracy podejrzanego o defraudację działacza czy kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc pierwsze pytanie, które kierujemy do pani poseł Zalewskiej, czy to prawda i w jakiej sprawie? Co panią tak zaniepokoiło? Co pani chciała osiągnąć, próbując dzwonić do osoby, która odkryła przestępstwo, dzwoniąc do pana prezesa MPK? Co panią łączy z panem Krzeszewskim? Bo wiemy, że łączy wspólny szyld, z jakiego kandydujecie. Pani poseł, do parlamentu, pan Krzeszewski do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. I dalej jeszcze, może informacja, o której państwo nie wiecie, ale warto ją przypomnieć. Wałbrzychem rządziła koalicja PO-PiS w poprzedniej kadencji. Jak to bywa w koalicjach, zwłaszcza na poziomie samorządowym, to oznaczało pewnego rodzaju podział odpowiedzialności. Obok prezesa MPK, wiceprezesem nadzorującym marketing, czyli również działalność pana Krzeszewskiego, był pan Dariusz Kołdon, działacz PiSu. Wiceprezydentem Wałbrzycha, odpowiedzialnym za nadzór nad spółkami komunalnymi, w tym spółką MPK, pan Mariusz Bartolik, działacz PiSu. My, kiedy odkryliśmy, Platforma Obywatelska, kiedy odkryliśmy, że nasi członkowie, działacze dopuszczają się czynów niegodnych, rozwiązaliśmy strukturę wałbrzyską, usunęliśmy z partii osoby podejrzane i czekamy na wynik postępowania prokuratorskiego. Moje pytanie jest w związku z tym do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy panowie Bartolik i Kołdon, którzy odpowiadają za nadzór nad działalnością kandydata PiS w ostatnich wyborach samorządowych, pana Krzeszewskiego, podejrzanego o wyprowadzenie ze spółki MPK 60 tysięcy złotych i to w okresie, kiedy kandydował do samorządu w poprzedniej kadencji, czy ci panowie nadal są członkami PiSu i czy PiS jakiekolwiek działania dyscyplinujące wobec osób, które bądź są odpowiedzialne za działalność niezgodną z prawem, bądź nie przyłożyły należytego nadzoru nad swoimi kolegami, którzy są podejrzani o działalność niezgodną z prawem, podejrzani, mówiąc krótko, o okradanie firmy, w której pracują, czy wyciągnęli odpowiedzialność wobec tych panów. My zachowaliśmy się w Wałbrzychu najbardziej stanowczo, jak można było. Jak zachował się PiS? Pytanie otwarte. Ciekaw jestem odpowiedzi.
Nasze decyzje zresztą w tego typu przypadkach zawsze są bardzo jednoznaczne i daleko idące i przy najmniejszych wątpliwościach tego typu działania, jak rozwiązanie struktur podejmujemy. Natomiast ja mam pytanie do prezesa Kaczyńskiego, który wkrótce również będzie miał konferencję prasową. Co zrobił z panią Bożeną A., która w zeszłych wyborach samorządowych kandydowała do Rady Gminy Jedwabno, kupowała głosy, została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, przyznała się, była kandydatką z list PiSu. Jakoś dziwnym trafem nie słyszymy, żeby Prawo i Sprawiedliwość, które tak głośno krzyczy o standardach, samo nie podejmowało działań w stosunku do swoich ludzi. Jest to absolutny cynizm i hipokryzja. I mam nadzieję, że pan prezes Kaczyński nie tylko wszędzie będzie miał Prawo i Sprawiedliwość, ale również w stosunku do swoich członków, którzy podejmują przestępcze działania, również będzie wyciągał konsekwencje. Stąd pytanie, co się dzieje obecnie, jakie są związki pani Bożeny A. z Jedwabnego z Prawem i Sprawiedliwością?